brighter now. I can feel the sunshine right through the clouds. Everything's looking brighter now. I can see the whole wide world stand proud. Everything's looking brighter now. You winning, making money, scream loud. Everything's looking brighter now. Throw up your hands, come on, rock. Tym się różnią festiwale od koncertów, że budują pewną tkankę, taką tkankę społeczno-kulturową. Dlatego to nie jest tylko i wyłącznie albo aż pójście na koncert, czy na wiele koncertów, albo zabawa w którymś miejscu, które jest przeznaczone do rozrywki, czy posiedzenie sobie na trawie, ale także budujemy wspólnie miasto kultury, miasto w mieście. I ważnym elementem od zawsze były też sprawy społeczne, funkcjonowanie NGOs. Notabene strefa NGO jest najliczniejsza w historii. W tym roku tematem przewodnim są kobiety, ich prawa i różnego rodzaju zagadnienia z tym związane. Bardzo duża reprezentacja, do tego Open Air Obywatelski. Z innej zupełnie przestrzeni powraca teatr na Open Air'a, czy takie strefy jak Fashion, które funkcjonują od wielu, wielu lat. No jak co roku pojawiamy się na Open Air'ze i staramy się właśnie przemycać tę naukę wraz z tematem naszego Open Air'a. Lata 70, prawda? Kojarzy się bardziej z imprezowaniem, z diskokulami. I my właśnie za pomocą nauki tworzymy jakieś różnego rodzaju materiały związane z latami 70, rozszerzając przede wszystkim wyobraźnię dziecka, ale przy okazji przemycamy za pomocą doświadczeń na przykład świetnych jakieś zjawiska fizyczne związane z falami elektromagnetycznymi, w ogóle z światłem. Mamy także te stoisko fizyczne, gdzie możemy tutaj przy okazji omawiać tematykę prądu, klimatu i wiele innych tematów. Jesteśmy szpitalem dla dzikich zwierząt. Ratujemy wszystkie ptaki i małe ssaki, które potrzebują pomocy. Pokazywanie się szerszej publiczności na takich festiwalach ma ogromne znaczenie dla takich właśnie fundacji jak my, bo dzięki temu możemy dotrzeć do wielu osób i powiedzieć im o tym, co robimy i też rozwiązać ich problemy. Uczymy, jak pomagać z głową, żeby nie zaszkodzić tym zwierzętom, bo to, że my je znajdziemy i czasami uważamy, że potrzebują pomocy, wcale tak nie jest. Widzimy wzrost zainteresowania i zdarza się też, że przychodzą osoby, które były u nas w poprzednich latach i przyprowadzają znajomych, mówiąc, przyprowadziliśmy, żeby też zobaczyli, o co chodzi. Mamy fantomy, które pozwalają na nauczenie się sposobu badania jąder, a też przedstawiamy ten temat w sposób, który nie ma budzić lęku, a raczej takie poczucie, że masz tą sprawczość i możesz o siebie zadbać, tylko musisz wiedzieć, w jaki sposób to zrobić.